Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Let's Playa z gry Star Wars Knights of the Old Republic. To jest stara gra, znaczy przeraża mnie trochę mówienie, że to jest stara gra, bo ona wyszła 11 lat temu i wtedy była totalną nowością i no ja pamiętam jak ona wyszła, jarałem się czy działała na moim nowym PC-cie, chodziłem wtedy do liceum i teraz ona ostatnio pojawiła się na telefonach z Androidem, w związku z tym stwierdziłem, że czemu by nie pokazać jej wam na PC-cie, bo bardzo mnie wciągnęła na telefonie, po prostu nie mogę przestać w nią grać. Tutaj zauważcie, mam czarne paski po bokach. Niestety tak będzie, bo ta gra została wydana jeszcze w czasach, kiedy nie było panoramicznych monitorów. Ale oprawa graficzna nie jest taka zła. Zresztą zobaczymy. Zobaczycie sami. Mogą być jakieś drobne problemy z grafiką, gdzieniegdzie mam nadzieję, że wszystko to się nagra tak jak trzeba. I nie będzie żadnego dramatu. Postaram się robić standardowo półgodzinne odcinki. To jest długa gra, więc zobaczymy. Chciałbym, żeby pojawiały się let's playe 4 razy w tygodniu, żebyśmy się z tym dosyć szybko uporali. Wiecie, taka alternatywa dla Bioshocka. Jest to gra RPG na silniku Dungeons and Dragons, stworzona przez firmę BioWare, czyli to co ci od Mass Effecta, ci od Baldur's Gate'a. Stary się pamiętam, że od Baldur's Gate'a, młodszy, że od Mass Effecta. Zaczynamy od stworzenia klasy postaci. Mamy do wyboru trzy klasy i dwie płci. Płci się nie różnią tak naprawdę ze sobą niczym. I klasy są takie. Łajdak, zwiadowca i żołnierz. Jak same nazwy wskazują, no, żołnierz jest głównie nastawiony na, ma najlepsze statystyki, głównie na ofensywę. Zwiadowca jest tak pomiędzy, a łajdak to zdolny przybył trzyk, który stara się pozostawać niezauważonym, czyli jakieś tam granaty, miny i tak dalej, ale ja będę grał tak, żeby po pierwsze, to od razu z góry mówię, ostrzegam, będę grał złą postacią, ponieważ tutaj można mieć straszną frajdę z tego, żeby być takim, no takim sitem po prostu, złym człowiekiem. Zazwyczaj gram dobrymi postaciami w grach, zwłaszcza w Mass Effectie, gdzie gram Paragonem, no ale tutaj mam... Ta gra się prosi, żeby nie być takim strasznym sukinsynem, więc zrobimy takiego Ultimate Sita. Przy okazji potraktujcie ten odcinek jako poradnik, jak rozdawać punkty. Wyjaśnię wam o co chodzi, bo troszkę poczytałem na ten temat. Więc tak, niektórzy zaczynają od żołnierza, bo mamy tu trzy klasy podstawowe i potem trzy klasy Jedi do wyboru. Poleca się jednak zwiadowcę, ponieważ on ma fajne dodatkowe różne takie umiejętności i zaraz wyjaśnię o co chodzi. Więc tak, najpierw sobie wybieramy portret, jaką chcemy twarz. Zwróćcie uwagę, jak na 11-letnią grę to nie wygląda wcale tak źle. Ten to mi w ogóle Sheparda przypomina. No i ja się właśnie zastanawiam, co wybrać, prawda? Bo to jest jedyny blondyn z niebieskimi oczami. Ja zawsze staram się tworzyć na swoje podobieństwo, ale jakoś kretyńsko ta postać wygląda. Więc chyba wezmę tego gościa z brudką, ten ma przynajmniej jasne oczy. I bliznę ma, niech będzie ten. Atrybuty. Tak jak w Baldur's Gate mamy tutaj rzut kostką, teoretycznie, bo mamy 30 punktów do rozdania. I od razu wyjaśniam o co chodzi. To jest na przykład siła z miarą wartości fizycznej postaci, wysoka siła zapewnia modyfikatory do obrażeń trafienia w walce wręcz. I to niby do mieczy świetlnych jest, a ponieważ w tej grze zostajemy Jedi, nie mamy wyboru i zostajemy Jedi w pewnym momencie, no to wszyscy ładują w siłę, bo myślą, że to się przydaje, a tu nie do końca, ponieważ na tym właśnie polega myk, że jeśli mamy wyższą zręczność, to potem szansa na trafienie mieczem świetnym jest liczona od zręczności niż od siły. Więc robimy tak. Tutaj robimy na 14, żeby mieć modyfikator plus 2 i to będzie dla nas póki co modyfikator plus 2 do trafienia i do obrażeń bronią fizyczną, to są miecze, tak, bo tutaj są wibroostrza, też używamy takich mieczy standardowych, wiecie. To są Gwiezdne Wojny, ale rzecz się dzieje wcześniej, o czym zaraz powiem. Rzecz się dzieje troszkę wcześniej niż filmowa fabuła. No więc wtedy jeszcze się używało powszechnie takich innych broni. I teraz tak, zręczność. Zręczność damy na 15. Tu jest póki co modyfikator plus 2, ale potem jak będziemy zdobywać kolejne poziomy, to będę inwestował tylko w zręczność, dzięki temu tutaj będzie dużo. Dlaczego? Zręczność jest miarą refleksu i zwinności postaci. Wysoka zręczność zapewnia modyfikatory do rzutów na trafienie z broni dystansowej, blastery, granaty. No tam na razie niepotrzebne, bo będziemy używać jednak wibroostrza, chociaż na początku gry blastery są lepsze, no ale... W każdym razie zręczność zwiększa też obronę postaci, sprawiając, że trudniej jest z nią trafić. I potem, jak macie miecz świetny, to od zręczności liczy się unikanie tych strzałów blasterowych, co jest bardzo ważne. Budowa to jest liczba punktów życia. Warto mieć ze 12, żeby mieć plus 1.
no żeby nie ginąć od razu. Inteligencja, kurczę, zawsze walę inteligencję w postaci swoje w grach, bo mi się wydaje, że to jest ważne, bo sam sobie cenię bardzo tą cechę w życiu. Aczkolwiek w tej grze niestety ona się przekłada tylko na ilość takich skilli. Takich skilli, można powiedzieć, takich dodatkowych, które się dostaje co level. Szczerze mówiąc, głównej postaci rycerzowi Jedi jest to niepotrzebne za bardzo, więc zostawiamy na 10. Mądrość jest ważna, ponieważ wpływa na siłę naszych mocy później, mocy Jedi, a i też na ilość punktów mocy, czyli tej many, którą będziemy mogli używać. Charyzma jest, więc to na 14, a charyzma na 12 też wpływa na siłę mocy i też na perswazję. Ja też waliłem na początku, jak grałem po raz pierwszy w życiu w Kotora, to zawsze inteligencja na maksa i charyzmę na maksa, tak jak w Falloutie. No ale tutaj w tej grze to się do końca nie sprawdza, bo jednak potem mamy mnóstwo walk, które trzeba, że tak powiem, się przeciąć przez przeciwników, więc to jest taki ultimate zestaw umiejętności, które mogę polecić, znaczy zestaw statystyk, które mogę polecić w ciemno, atrybutów, no bo to są atrybuty, nie statystyki, i możecie to sobie skopiować, jeśli będziecie chcieli grać w Kotora na przykład na telefonie komórkowym. Ja to sprawdziłem na forach, to jest naprawdę dobry zestaw. Oczywiście zakładając, że wybieramy tego zwiadowcę, skauta. Teraz umiejętności. No więc właśnie. To są te punkciki, które dostajemy za inteligencję. I tu są takie rzeczy. Programowanie, materiały wybuchowe, skradanie się, spostrzegawczość, perswazja, naprawa, zabezpieczenia, leczenie ran. Nas interesuje tak, perswazja, bo to nam pozwala dużo, dużo, dużo rzeczy załatwić. Do tego leczenie ran, bo to o skuteczności apteczek świadczy. I naprawa. Resztę może zostawić na zero w tym momencie. Zabezpieczenia to jest otwieranie zamków, ale w tej grze wszystkie zamki też można wyłamać tak naprawdę. A zresztą na początku gry będziemy mieć towarzyszy, którzy będą potrafili otwierać zabezpieczone te, więc nie ma problemu. Materiały wybuchowe no, mogą się przydać, ale to potem damy jeden punkt, żeby można było rozbrajać bomby. Skradanie jest w ogóle nieprzydatne. To można się niby skradać, żeby zadać pierwszy atak ze zwiększonymi obrażeniami, ale twórcy trochę to zepsuli niestety i no i skradanie jest po prostu nieprzydatne no, w tej grze. No. Niestety. Programowanie to jest alternatywa do naprawy, bo są po prostu sekwencje, które można przejść programując komputery albo naprawiając roboty, które gdzieś tam są zaparkowane. A naprawa się przyda do jeszcze jednej rzeczy później, do jeszcze jednej fajnej rzeczy, więc ja inwestuję w naprawę, zwłaszcza, że będę złą postacią, będę po ciemnej stronie mocy. Atuty, o. To jest to, w czym rządzi nasza postać skauta, ponieważ to jest, grad ciosów to jest tak naprawdę najlepszy ofensywny atak w tej grze, a skaut ma pierwszy poziom tego za darmo, czyli na następnych poziomach nie musimy wydawać na to punktów. I wszczepy. Wszczepy to jest po prostu dodatkowy slot w naszej postaci, to jest wiesz, cyberpunkowo, tak? Mamy cybernetyczne wszczepy, które modyfikują bardzo różne rzeczy, bardzo potrafią nam ulepszyć postać i to dostajemy gratis, więc to też jest bardzo dobre. A pierwszy punkt, który rozdamy, to są walka dwiema broniami, czy brońmi, właśnie nie wiem, która tu napisałem broniami, mi się wydaje, że brońmi też jest poprawne. W każdym razie to damy potem na maksa, to damy potem na maksa, to się samo da na maksa i tu jeszcze kilka rzeczy damy. No ale trzeba coś rozdać, a nie można rozdać niestety na drugi ten, bo wymagany jest poziom 4, więc zaczniemy od tych dwóch. Dobrze dałem? Jeszcze się upewnię. Tutaj zaznaczyłem. Świeci się. Ok. Imię. Trzeba wymyślić jakieś imię dla naszej postaci. Standardowe będzie to Antares. Ale można też nazwisko wpisać, więc wpiszemy Starkiller. Dlaczego tak? Ponieważ Starkiller to jest nazwisko Anakina Skywalkera de facto w oryginalnej wersji Gwiezdnych Wojen. Ona się w ogóle bardzo różniła od scenariusz się różnił od tego co wyszło. Poza tym już było kilka easter eggów ze Starkillerami. Jeden się zresztą pojawia tutaj, właśnie w Kotorze. Starkiller to też był bohater gry The Force Unleashed. No i jakoś mi pasuje to nazwisko, podoba mi się. Będzie mroczne i będzie pasowało do naszego Sitha, bo będziemy z strasznym sukiencynem, jak już mówiłem. Ok, jest gotowe, punkty rozdane, jedziemy. Mam nadzieję, że ten odcinek nudny nie będzie. Teraz się włącza filmik. Uwaga. Leci filmik. Leci. Dawno, dawno temu. W odległej galaktyce.
lubię bardzo Gwiezdne Wojny. Chociaż nie jestem jakimś wielkim maniakiem. Ale... No, bo mam wersję niestety po angielsku, a spolszczenie wgrałem sam, bo mam wersję z Good Old Games. Bo niestety moja wersja stara z płyt gry już ma problemy z działaniem pod siódemką. Czyli o co chodzi? Mamy 4000 lat przed powstaniem Galaktycznego Imperium, czy 4000 lat przed fabułą filmów. Galaktyka walczy z siłami Lorda Malaka i Ravana. Mamy tutaj bardzo potężną armię Sithów, z którą zmagają się Jedi, przy czym mnóstwo Jedi przechodzi na stronę Sithów. Generalnie Stara Republika ma mega problem. A, jeszcze warto też, że rzecz się dzieje jeszcze przed wydarzeniami ze Star Wars of the Old Republic, jeśli graliście w TMMO. No a tutaj rozgrywka zaczyna się w momencie, kiedy armia Malaka, bo Ravan zaginął, zniknął, i Malak kontynuuje jego dzieło. Armia Malaka dopadła statek Republiki, na którym znajduje się, no właśnie, kto się na nim znajduje? Znajdujemy się m.in. my. Ale Sithom bardzo zależy, żeby ten statek przejąć. I standardowo Gwiezdne Wojny zaczynają się od ujęcia z powierzchnią planety i statkiem kosmicznym. To jest też taka ikoniczna rzecz, która w każdej części Gwiezdnych Wojen się pojawia. Żeby ten lecz coś wnosił, mogę powiedzieć tym z Was, znaczy każdy wie, co to są Gwiezdne Wojny, ale w sumie nie gadaliśmy o gatunku nigdy. Gwiezdne Wojny to jest gatunek tak zwany space opera i to jest de facto science fiction, które jest strasznie odrealnione. Czyli można tu, dzieje się tu praktycznie wszystko. Mamy mnóstwo różnych kosmicznych ras. Opatrz, przerwę ten wywód i mamy tutaj opcję, no wybieramy sobie dialogi, tak jak w Mass Effectie, przy czym Mass Effect powstał dużo później, tak? To jest tak protoplasta Mass Effecta. Ale nie wygląda to tak źle, prawda? Jak na grę, która ma 11 lat. Że zwróćcie uwagę, poruszają w ogóle brwiami te postaci, ustami wyrażają emocje w jakiś tam sposób. Umiarkowany, ale tak. Będę sukiem synem, więc wybieram opcję 2. You swore an oath to protect Bastila when you signed up with this mission, just like everyone else in the crew. Now it's time to make good on that oath. I know she may not have an official rank in the fleet, but she's the one in charge of this mission, and it's our duty to protect her. I heard that everyone said jakąś dupeczkę bronić, a wcale... You visited planets I've never even heard of. People with your skills and abilities are hard to find. It's no wonder the Republic recruited. Nie będę przewijał tych tekstów, żeby się zdążyli czytać. I know you're a scout and not a soldier, but Bastila needs all troops at her side during this attack. Don't be stupid. You won't stand a chance against the Sith by yourself. We gotta stick together if you want to make it out of this alive. So hurry up and grab your gear. You need to suit up so we can get out of here. Patrzcie, te czarne paski cały czas są. No gra nie wygląda tak źle, prawda? Tak. Można mieć pewne skojarzenia z Mass Effectem i to jest prawda. Wszystko się zgadza. Teraz damy wyposażenie. Ja mu dam do ręki miecz. I to będzie taki, patrzcie, standardowy miecz w Gwiezdnych Wojnach. Ale mnie kusi, żeby przewijać te dialogi, bo już tę grę znam. Nie będę udawał, że nie znam, bo... Skończyłem ją, przyznam, raz, wiele razy przechodziłem początek, bo ja się nigdy nie mogę zdecydować na postać, a teraz będę miał, słuchajcie, motywację, żeby ją przejść jeszcze raz. Zmieniamy tutaj, o, ciach, i otwieramy drzwi. On to trochę mnie podpuścił, bo tylko on potrafi otworzyć zabezpieczenie. Więc jeszcze raz on będzie musiał to zrobić. That was Karth contacting us on our portable communicators. He's one of the Republic's best pilots. He's seen more combat than the rest of the Empire Spire's crew put together. If he says things are bad, you better believe him.
No ta pierwsza misja jest tutorialem, co widać, prawda? To jest jednocześnie tutorial. Zwróćcie uwagę, że na komórce, znaczy tak wam mówię, że na komórce interfejs jest bardzo podobny do tego tutaj i to jest bardzo przyjazne też, tylko ikonki są większe, ale to jest bardzo przyjazne w ogóle panelowi dotykowemu, bo tutaj można zrobić w dowolnym momencie pauzę, ponieważ to jest gra, w której tak naprawdę dzieją się cały czas wirtualne rzuty kostkami, kiedy dokonujemy jakiejś akcji, na przykład teraz, czy udało nam się otworzyć drzwi, tak był rzut kostką, której nie widzimy. To jest wszystko oparte na silniku Dungeons & Dragons, więc w takim wypadku po prostu o, proszę bardzo, gra zostaje wstrzymana i tutaj możemy sobie będziemy masakrować tych sitów i pyk. A może też spacją, ok. Tutaj on nie trafił, no tak trochę to topornie wygląda, ale przez to, że to jest taka typowa gra RPG, w Mass Effect'cie, szczerze mówiąc, jest dużo mniej takiej mechaniki. Muszę użyć medpaków. Pamiętaj, czy podobnie do Sheparda ten mój bohater jest troszeczkę. Tu jest ten medpakiet, on wcale ja nie uważam, że powinno się marnować medpakiet, bo kolejna bitwa będzie prosta. Więc nie zamierzam tego robić. Zatem ja robię co chcę. Będę złym, niedobrym Jedi, więc... Robię sobie co chcę i nie zamierzam używać tego medpakietu. Jestem kronomnym uczniem. Zwróćcie uwagę. Taka stylówka trochę jak Hanna Solo troszeczkę. Tego naszego bohatera. Ciach, ciach, ciach. Widzicie, walka nie sprawia tu żadnych problemów, co jest mylne, bo potem no to jest jedna z tych gier, które już należą do tej generacji, która nie była jakaś taka zbyt prosta. Ja tu dobrze rozdałem punkty i wiem po prostu co robić, ale to są trudne walki, zwłaszcza pod koniec. Jeśli wytrzymacie ze mną do końca i ja też wytrzymam nagrywając tą serię i dojedziemy do końca tej historii, no to oto ma jakąś rozwaloną zbroję w ogóle. Jak dojedziemy do końca, to może się tak zdarzyć, że zobaczycie, jak się potwornie męczę i będę ginął wiele razy, bo walka z ostatnim bossem zwłaszcza jest potwornie upierdliwa. Tutaj będziemy mogli użyć granatów po raz pierwszy teraz. Zwróćcie uwagę na jedno. Całość to tak jakby nawiązuje do pierwszej sceny, pierwszej części starej trylogii Gwiezdnych Wojen. Niby wszystko jest to samo, ale jest jednak inaczej troszeczkę i trochę inaczej wyglądają sitowie, czyli odpowiednik tego Imperium. Czyli co, może rzucić jednak tam granat? Może by oszczędzić ten jeden granat? Chcemy oszczędzić granat? Czy nie? Chcemy oszczędzić granat, bo zaraz dostaniemy kolejny level. Się do czegoś przydaje. Okej. Okay. Ja się boję, że nie padnie ta postać. Znaczy też nic nie stanie, ale... Nie wiem jak z doświadczeniem będzie, czy dostanę za tą walkę, czy nie. A ten coś w ogóle do niczego się nie przydaje, patrzcie. O, cudem, ale dzięki temu oszczędziliśmy granaty. Medpakietu jeszcze też nie użyjemy. Sterta śmieci. Podnieś. Podnieś. Szczątki podnieś. To jest gra w ogóle, ona jest... ja to spolszczenie, słuchajcie, wgrałem po prostu ze swojej wersji płytowej, którą miałem. A ta wersja jest z Good Old Games, po prostu jest jakoś tak lepiej skonfigurowana i działa dzięki temu. Zapiszemy sobie.
Hades. O, tego nie mogło zabraknąć. Tak, zwróćcie uwagę, że zły Jedi ma lepszą stylówkę niż dobry Jedi. Pod kątem stylóweczki, a to niestety Sithowie zawsze wygrywali. No, LP-szek. Właściwie tak naprawdę nie wiem, co tu wybuchło, ale aha, granat wisili. W sumie racja. Jednak muszę użyć tego medpakietu. Ale lepiej zrzucić jeden medpakiet, niż tam zrzucić kilka granatów. Lecimy. Tchnij, tchnij. Kudło, no tak. Co tu się dzieje? Jakiś bug? Przede wszystkim ten, zamiast używać swojego ataku specjalnego, to cały czas... Patrzcie, podleczył się, widzieliście? Podleczył się skubaniec, ten Sith, na 10. A oni są jednak trudniejsi niż na komórce, bo na komórce takiego numeru my nie zrobili nigdy. Podnieśliśmy baterię, to jest część do ulepszania broni. Tu jest też system ulepszania broni i zbroi. No, w końcu jest to RPG, tak, więc musi być jakiś taki system tego typu. Powinien przynajmniej być. Taka ciekawostka, gdybym miał przy sobie blaster, to gra by mi zaproponowała w tym momencie, żebym go zmienił na... O, dostaliśmy level. Bardzo dobrze. Do niczego mi się nie przydaje ten ziomek, zwróćcie uwagę, tylko ja zadaję obrażenia. They must have retreated to the escape pods. We better head that way too. The Sith want Bastila alive, but once she's off the ship, there's nothing stopping them from blasting. Okay, mamy ze sobą 20 minut do playa. Dobra, lecimy dalej, no bo co tu się będziemy. Naprawdę to nic nie wypadło? Aż się dziwię. No nic, no, nie ma. Dziwna sprawa. No ale skoro tak, to niech tak będzie. Czy staram się. Mam nadzieję, że nie będę potem żałował, postaram się w miarę długie te odcinki robić. Bo to jest długa gra i patrzcie, ledwo żeśmy tutorial. Kawałek tutoriala przeszli, a już się zbliżamy do pół godziny. Zwłaszcza, że nie będę przewijał dialogów. A i też chcę trochę misji pobocznych porobić, bo one są tutaj bardzo fajne. Co jest nie tak? Skąd żeśmy przyszli? Żeśmy przyszli z mostku. A, bo ja źle poszedłem. Jezu, głupi jestem. Przepraszam was najmocniej. No tak. Mógłby szybciej przebierać tymi nogami, no ale niestety z plecaka coś zabierałem. Nie, nie zabierałem. Słuchajcie, teraz zrobię coś głupiego. Ja to dlatego, że grałem już tą grę wiele razy. Oddaj wszystko, co masz, koleś. O, już taki golutki. Tu podniesiemy poziom. Naprawa i leczenie ran zdecydowanie. I materiały wybuchowe damy na jeden właśnie. Tak jak mówiłem, że potem damy. A tuty tu nie mogę dać, bo to dopiero na czwartym poziomie. I tu wszystko po... Więc dam na rzuty obronne. Żebyśmy byli jeszcze bardziej nietykalni, a będziemy nietykalni bardzo. Uwaga. Patrzcie, pojawił się u niego miecz, nie wiadomo skąd. Tak.
Teraz wiecie, dlaczego zabrałem wszystko. Bo wiecie, kredyty nie śmierdzą, tak? A tutaj pieniądz zawsze się przyda. Ja po prostu wiedziałem, że... Tak, ktoś mi potem zarzuci, że to jest kiepski let's play, bo znam grę. Wiecie, i szczerze mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić. To znaczy, pewnie coś nagram jeszcze na pewno, bo zamierzam rozwijać kanał jak tylko mogę. Będę na pewno nagrywał jakieś gry, w które nie grałem wcześniej, ale najwięcej przyjemności mam właśnie pokazywać wam coś, co już znam. I jakieś takie myki w ogóle śmieszne, prawda? Jakieś ciekawostki i tak dalej. Tu jest jeszcze jeden. Nie będzie dla nas wyzwaniem. A może jednak? Pudło. To ja tak często pudłuję, słuchajcie, bo ten cios, ta umiejętność jest po prostu obarczona minusami. Przez to, że mam tutaj dodatkowy atak dzięki niej, to możemy łatwiej spudłować. Ale jak będziemy mieć miecz świetlny, który będzie się opierał na wspomnianej już zręczności, w naszym przypadku, to będziemy trafiać. Więc będziemy po prostu trafiać, będą trzy strzały i... O, ten dostał gonga mocno. A, bo nie może... Zauważyłem, że jak nie mają miecza, tylko karabin, to dużo więcej... To dużo... O, teraz już będzie go trudniej trafić. Ale już padł. O, i teraz patrzcie na ten motyw, że... oni tam są za drzwiami i ja teraz mogę albo użyć terminalu właśnie i ich tam zagazować, czy coś tam prądem ich porazić, albo naprawić robota. I to zależy od moich umiejętności programowania lub naprawy, tak? To zazwyczaj tuż koło siebie są te rzeczy zawsze usytuowane w tej grze, więc to jest tak naprawdę kosmetyczna sprawa, ale naprawa przyda mi się do jeszcze czegoś innego później, więc dlatego wybrałem naprawę. Do tego się zużywa części, patrzcie. To jest strasznie fajny feature. To na przykład tego w Mass Effect'cie nie było i to jest zajebisty feature, powiedziałbym wręcz. Tu możemy sobie przeczytać, jak to działa. Czyli tak, uruchamiamy robota. Mamy 5 próbników. A, i 8 części zamiennych. Dobrze, nas interesują części zamienne. Czyli tak, włącz tarczę robota. Włącz u tego robota tryb patrolowy. Odejść od robota. Pyk, dostaliśmy za to punkty doświadczenia, więc fajnie. I robot idzie tam łoić. My sobie poczekamy, on zrobi swoje. Widzicie? Nawet nie musimy walczyć, punkty doświadczenia nam lecą. Fajnie, nie? To jest zajebisty patent w tej grze, strasznie mi się to podoba. Znaleźliśmy prototypowe vibroostrze. I już możemy tu otworzyć, to na nas będzie czekał ten ziomek. Dobra. I'm a soldier with the Republic, like you. We're the last two crew members left in the Emperor's spot. Vassal's escape pod's already gone, so there's no reason for us to stick around here and get shot by the Sith. Come on, there'll be time for questions later. W sumie on ma w miarę rację, więc... Pomimo tego, że jesteśmy złym i niedobrym ziomem, więc będziemy się z nim kłócić później i w ogóle będę paskudny. Teraz filmik. Wylatują kapsuły. Właściwie ostatnia nasza kapsuła, ciach. W ostatniej chwili, standardowo jak to w filmach. I rozbijamy się na powierzchni Taris, który bardzo przypomina Coruscant. Moim zdaniem przypomina, bo to takie miasto, taka planeta pokryta miastem. Tu dręczą naszego bohatera złe sny. Zawsze bohater musi mieć albo amnezję, albo jakieś takie... Co mu się śni? Jakaś dupeczka z mieczem świetnym. Prawdopodobnie ta cała Bastila, o której jest tyle mowy. Z jakimś Sithem sobie walczyła na miecze. My się budzimy. On jest naprawdę podobny do Sheparda, moim zdaniem. I was wondering if you're ever going to wake up. I'm Karth, one of the Republic soldiers from the Endar Spire. I was with you on the escape pod, remember? I've been slipping in and out of consciousness for a couple of days now, so I imagine you're pretty confused about things. But try not to worry, we're safe. At least for the moment. We're in
Tu jest też bardzo dobra muzyka w tej grze, no ale nie może być inaczej, jeśli wykorzystuje te znane motywy. O, leci teraz to. Najbardziej znana melodyjka w historii kina prawdopodobnie. Nie będziemy mu dziękować za uratowanie życia, bo jesteśmy źli, pamiętajcie. That smacked your head with more damage than I thought. Bastila's a Jedi. She was with the strike team that killed Darth Revan, Malak's Sith master. Bastila's the key to the whole Republic war effort. The Sith must have found out that she was on the Ender Spire and set an ambush for us in this system. I believe Bastila was on one of the escape pods that crashed down here in Terrace. For the sake of the Republic war effort, we have to try and find her. Tu się dużo gada w tej grze, bardzo dużo. Mamy być egoistyczni, więc tak będzie. Many of Darth Malak's followers have mastered the dark side of the Force, and the Sith have already killed more than their share of Jedi in this world. I doubt anyone's specifically looking for us anymore. We're not that. W przeciwieństwie do nowych Gwiezdnych Wojen, tutaj mamy mnóstwo Jedi i jeszcze więcej Sithów, tak? To jest zupełnie inny jest rozkład sił. Potem było tylko dwóch Sithów przecież zawsze. A w starej trylogii jeszcze mniej Jedi. Through the Force, Bastila can inspire her allies with confidence and make her enemies lose their will to fight. And often that's all it takes to tip the balance of battle. But there are limits to what she can do. From what I understand of her ability, it requires great concentration and focus to maintain her battle meditation. The attack on the Endar Spire happened so fast, she probably never even had a chance to use her power. I'm guessing she barely got out alive. And now she's trapped here just as we are. The whole planet is under quarantine. No ships can land or take off. So. If Bastila's gonna escape Terrace, she's gonna need our help, and we'll probably need hers. You mean besides a chance to get off this planet before the Sith find you? Do you have any idea what the Sith do to prisoners of war? Oh, I get it. Never mind that the Sith will destroy the Republic and ravage the galaxy. You're only in this for the credits. Don't worry. Public pays its mercenaries well. You help me find Bastila, and they'll make it more than worth your while, I'm sure. Plus, it might be your only chance. Czy teraz to się zachowuje bardziej jak Han Solo niż jak? Bardziej go Hajs interesuje tej mojej postaci niż inne grafity. But the Undercity is a dangerous place. I don't want to go there unprepared, and it won't do Bastila any good if we go and get ourselves killed. Good idea. We can use this abandoned apartment as a base. We can probably get some equipment and supplies here in the upper city. Just remember to keep a low profile. I've heard some grim stories about the Dark Jedi interrogation techniques. They say the Force can do terrible things to a mind. And wipe away your memories and destroy your mamy już, słuchajcie, 35 minut let's playa, więc po tej rozmowie zrobimy pauzę, żeby... Tak jest, zrobimy tutaj save'a. Albo nie, najpierw udoskonalimy jeszcze broń. Pokażę wam warsztat. Tutaj można modyfikować przedmioty. Póki co możemy tylko to. I tu znaleźliśmy jedną część, proszę bardzo. Premia do obrażeń plus 2. To w tym. A, chciałem wam pokazać jak macha. Tutaj wyjmiemy, złożymy. O. Fajna jest animacja. Dobra. I to by było na tyle.
Tutaj jeszcze otworzymy z szafki. Zrobimy save'a. I to by było na tyle w tym odcinku Let's Play'u z Star Wars Knights of the Old Republic. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy było tak dramatycznie, że w ogóle nie chcecie tego więcej oglądać, ale myślę, że gra jest fajna i mam też o niej jakieś pojęcie, więc w ramach alternatywy dla Bioshocka i tych nowych produkcji można by pociągnąć taką serię, a potem będziemy myśleć, jak ta się skończy, to też będziemy myśleli, co robić dalej, więc dzięki wielkie i do usłyszenia, do zobaczenia, na razie.